Już? Dzień dobry Państwu. Mam gości, nie mogę powiedzieć imieni, ale mam bardzo sławnych gości. Oto liścik, który Pan przysłał. Druga ten część. Pan ogółem jest niepoważny i po prostu jak ja bym go... Niech on przyjdzie, to mu kurwa już? Wszystkie zęby wypierdolę. Zaraz tylko zgarnę. Szanowny Panie Krzysztofie, piszę do Pana list, abyś Pan wiedział, co myślę o Pańskim zachowaniu. Jesteś Pan zdrajcą narodu polskiego. Jesteś nierób, tchórz, łajdak, obżarty, pasożytnie, żarłocznie, Pańskich przodków przyczynił się do pregrania powstania warszawskiego. Ponadto pański ojciec i brat dalej słuchaj, sprzedawali ubekom za flaszkę wódki pan sam robił liczne przekręty. Wielokrotnie łamał prawo. Pańskie pasożytnicze łajdackie na miary demoralizują Polskę. Młodzież, pańska rodzina jest winna śmierci tysięcy niewiernych ludzi. Pański dziadek świętej pamięci, mamy tata, inaczej, rozstrzeliwał Polaków w Wołyniu. Czy to jest powód do dumy? Pański ojciec natomiast sprzedawał katastry w Czarnobylu. A pan jesteś kłamca, oszust i żarłok, ponieważ pan siedzieć teraz w więzieniu lub w szpitalu psychiatrycznym, ponieważ żarłactwo jest karalne. Według 108 paragraf 108. paragraf 2 kodeksu karnego. Krzysztof Szrek Kononowicz jest dla mnie kurwa. Słyszałeś? Najgorszy jest dla mnie cwelem. Kurwa, szmata, jebakiem, kurwa i skurwysynem. Pozdrawiam, Tomasz Szrek, Włodzisław Śląski. Chcę panu powiedzieć, tacy ludzie i jeszcze to powinni żyć na świecie. Powinni takich wrzucać do pieca i palić, którzy przeszkadzają innym w normalne życie. Czy tak, pytam Paweł, czy tak to powinno być? Czy tak powinno człowiek pisać? Szarpnąć moją rodzinę? Bo tu jest wyraźnie pokazane, że szarpniecie moją rodzinę. Nawet święty pamięci dziadek, mamy tata, a dla mnie dziadek się przychodzi, prawda? Tak jak z twojej rodziny, Paweł, twojej mamy, ojciec, kto się przychodzi? Dziadek. Zgadza się? Czy tak można dziadka szarpać z tamtego światu? Można? Nie można. Dobra, starczy. To jest grzech. Za długie filmy też. Zgadza się? I ogółem sami ludzie, dziękuję. Ogółem widzicie. Niektórzy, temu ja zmieniłem numer, żeby jakaś, jak to się mówi, przepraszam, bo dzisiaj niedziela, nie będę przyklinał. Po prostu te ludzie są nieodpowiedzialni i po prostu precz z nimi. I na to wszystko właśnie chciałem to powiedzieć.